z Ciotuszy Starej, pani Bronisława Heisner i pani Genowefa Wołowiec, dziękujemy bardzo. Z parafii świętych apostołów, no patrzę, apostołów, najpierw parafia świętej rodziny Tarnów, ulica Krakowska, dziękujemy. I są to pan Ludwik Stalmach, pani Zofia Piątek, pani Helena Obrót, pani Irena i Stanisław Patyk, pani Stanisława Agęś, pani Anna Mucha, pani Krystyna Sajdak i pani Urszula Krok, Bóg zapłać. Z parafii Miłosierdzia Bożego z Łomży, tam jest terenowe biuro Radia Maria, to sanktuarium Miłosierdzia. Ofiarodawcy, pani Marianna Miłosek, pan Edward Kowalewski, pani Maria i Józef Kalinowscy, pani Jadwiga Jakubiak, pan Józef Bakuniewicz, pani Czesława Mańkuś, pani Eugenia Kowalewska, pan Bolesław Gurdatowski, pani Teresa Milewska, pani Krystyna Kuczykowska, pani Henryka Szymborska. Bardzo, bardzo dziękujemy za państwa. Śpiewa Andrzej Cierniewski, My Country. Wspólną modlitwę różańcową modliła się Lucyna z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Makarowcach, Białoruś, z Panem Bogiem. Jeszcze odmówmy za ostatnie zesiedlenie w Anitanie, prosząc o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Gary Eleison. Jezu Chryste, posłysz nas. Ojcze Chyba Boże, zmiłuj się. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się. Duchu Święty Boże, zmiłuj się. Święta Trójca Jedyny Boże, zmiłuj się. Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzice, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońcu Chrystusa, głów najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztopniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłości pustyni, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, odpor rodzin, opiekunie dziewic, pociecho nieszczęśliwych, nadzieje chorych, patroni umierających, opiekunie Kościoła Świętego, po strachu duchów piekielnych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego, za wszystkich posiadłości. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. Dziękujemy pierwszym w kaplicy obecnym i także tutaj w studiu naszym. Task, małe pozdrowienie jest grąc opiekun proboszcza. Parafia świętej Katarzyny w Rożnowie koło Obornik, Poznań Wielkopolska i parafia świętego Michała Archanioła w Łukowie. Ksiądz Krzysztof Prędki. Pięknie pozdrawiamy. I tutaj
kolędnik z parafii świętego Michała Archanioła. Pozdrawiamy księdza kanonika i całą rodzinę Radia Maryja. I Antonina Perelicjans, też parafia świętej Katarzyny Rożnowo. Pozdrawiamy całą parafię, wszystkich uczestników, rodzinę i rodzinę Waśków. Ale z Gleszek, Rożnowo, parafia. Pozdrawiam całą rodzinę i parafianę. Pozdrawiam pani. Beata Matuszek z parafii Rożnowo. Pozdrawiam moją kochaną mamę, brata, męża, dzieci i księdza kanonika Jana Stefana. Czyli wszystko jedna parafia jesteś, tak? Tak. Pięknie. A na dole jeszcze jest część grupy, tak? Cała lista. To gorąco pozdrawiam i wszyscy mogą tu być, ale wy jesteście przedstawicielami. Nam pięknie, dziękujemy. No i zapraszamy jeszcze kiedyś do świątyni. Świątyni już? Tak jest. No i zapraszamy. Pięknie. Pięknie. No to dziękujemy bardzo. Jest godzina 13:00. Za chwilę serwis informacji. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Rząd obniżył wiek emerytalny po tym, jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia. Teraz zachęca do dłuższej aktywności. Dodatkowy rok to 8% wyższa emerytura. Minister Pracy Elżbieta Rafalska, powołując się na badania CBOS-u, powiedziała, że ponad 70% badanych popiera zmiany emerytalne, wiedząc, że świadczenie będzie niższe. Polacy biorą pod uwagę przede wszystkim stan swojego zdrowia. Więcej niż co czwarta osoba mówi, że nic nie przekonałoby ich do dłuższej pracy. I na pytanie, gdyby były takie jednak powody, to proszę te powody wymienić. Wymieniane jest zdrowie. Tego zdrowia żadna nam ustawa nie zagwarantuje. Dobra praca, czyli dobry stan zdrowia, to pokazuje, proszę Państwa, że Polacy żyją dzisiaj, żyjemy i kobiety, mężczyźni żyją dłużej, ale też, mimo że żyjemy dłużej, ciągle pozostajemy w zdrowiu krócej. Partnerem kampanii Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy przekazują obywatelom informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury. Mówią o zasadach wyliczania jej wysokości. Od 1 lipca we wszystkich oddziałach zakładu będzie doradzało ponad 500 osób. Od 1 października kobiety będą miały możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. W tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Rozmowy dotyczyć będą konsultacyjnego referendum w sprawie konstytucji. Prezydent Worędziu powiedział, że data 11 listopada 2018 roku to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum. Według marszałka Stanisława Karczewskiego datę referendum trzeba rozważyć. Niewykluczalna jest też opcja dwudniowego głosowania. Prezydent poinformował, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 roku odbył się plebiscyt, który ma nakreślić fundament przyszłej konstytucji. Zdaniem prezydenta Polska potrzebuje nowej konstytucji. 11 listopada 2018 roku to również wynikająca z kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych. W ciągu kilku najbliższych dni Platforma Obywatelska ma przygotować wniosek o dymisję ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Zapowiedział to poseł PO Marcin Kierwiński. Wcześniej szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że jeśli do końca ubiegłego tygodnia nie zostanie odwołany wiceminister Jarosław Zieliński, złożony zostanie wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Uzasadnieniem ma być według Platformy. Podobnie stanie się w zamkniętym klasztorem Włocka. Matka
Boża wielokrotnie polecała posłuszeństwo zakładom. Był to czas modlitwy, podważania nadprzyrodzoności kościoła. 29 lipca Maria wprost powiedziała, że zdumiewające ocenił poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dlatego, że akurat minister Błaszczak jest ministrem wyróżniającym się, wybierającym się. Przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży tak sprawne i że szczyt NATO, który przebiegł bez żadnych zakłóceń, brak jakby u nas tego poczucia zagrożenia, bo przecież to trzeba się Polaków zapytać, czy jak idą ulicy, idą dobrze policję. I te wypadki wrocławskie, szybka reakcja na ten film, tak, misję i wdrożenie tych procedur naprawczych. No tutaj składać wniosek teraz o odwołanie tak dobrego ministra, to jest rzeczywiście już tylko jakiś polityczny krocholi, taniec wodny. Jakiekolwiek trzeba mieć argumenty, a nie tylko taki pić pianem. Tymczasem w związku z wydarzeniami dotyczącymi śmierci Stachowiaka, to właśnie szef MSWiA odwołał komendanta Dolnośląskiej Policji, jego zastępcę do spraw prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Rzecznik Komendy Głównej inspektor Mariusz Ciarka informował, że trwa procedura zwolnienia policjanta, który użył na komisariacie paralizatora. Śledztwo w tej sprawie prowadzi także prokuratura okręgowa w Poznaniu. Niespełna rok po nieudanej próbie zamachu stanu w Turcji, o którą Ankara oskarża islamskiego kaznodzieję Fethullaha Gulena, władze tureckie zagroziły pozbawieniem go obywatelstwa. Grozi to także innym poszukiwanym, w sumie 130 osobom. Gulen znalazł się na opublikowanej przez MSW liście przebywających za granicą Turków, którym zarzuca się ciężkie przestępstwa. Osobom tym dano 3 miesiące na oddanie się w ręce tureckich władz. Jeśli tego nie zrobią, mają zostać pozbawione obywatelstwa. Masowe aresztowania zwolenników Gulena i innych krytyków tureckich władz po nieudanej próbie puczu sprawiły, że wielu Turków uciekło za granicę. Aresztowano 50 tysięcy ludzi pod zarzutem powiązań z organizacjami terrorystycznymi, a 150 tysięcy zwolniono z pracy, w tym wielu wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników państwowych. W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W rejonach górskich możliwy przelotny deszcz i burze. Słaby deszcz również miejscami na krańcach zachodnich. Temperatura od 17-19 stopni na krańcach północnych oraz w dolinach karpackich od 21 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie nad morzem okresami umiarkowany. Zachodni na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Skarga na TVP. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmie się skargą na Telewizję Polską. Czy upomni ją za zablokowanie reklamy naszego dziennika? Czysta wołowina. Szansa przed polskimi producentami wołowiny. W naszym dzienniku ciekawa analiza rynku mięsa wołowego. Polska wśród nielicznych państw świata. Orędzie Giedrzwałckie. Przygotujmy się duchowo do 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie. Dowiedz się, o co prosi Cię Maryja w orędziu przekazanym na ziemiach polskich. Jeden z ostatnich, gdy się ujawnił, miał 61 lat. W naszym dzienniku dramatyczne losy kolejnego żołnierza niezłomnego. Romuald Korwek, pseudonim Orzech. Nieznany bohater. Zawalczyłam o męża. W naszym dzienniku piękne świadectwo żony, która wytrwale modliła się o powrót męża. W czasie trwania zamówionych 30 mszy świętych mąż zerwał związek z inną kobietą. Świadectwo, które nam przypomina, że małżeństwo jest zawarte na wieczność. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy.
Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRFM oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radio Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach Episkopat Polski zawierzy Kościół w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej racji sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Metropolity Poznańskiego i Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, a rozpocznie się ona o godzinie 18. To ważne wydarzenie dla Kościoła i naszej Ojczyzny, dlatego tego dnia zachęcamy do jedności i wspólnej modlitwy. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13 zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Panie redaktorze, tak wynika z różnych artykułów, z tego co też mówią różni komentatorzy, też ci, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie smoleńskiej, że PO doskonale wiedziała, co jest w trumnach, tak chociażby powiedziała europoseł pani Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie smoleńskiej, pana ministra Przemysława Gosiewskiego.
Polityk odniosła się do informacji jednego z tygodników, który ujawnił nieznane fakty dotyczące rosyjskich sekcji zwłok. Pan też pracował wiele tygodni nad sprawą, tak można by powiedzieć, całościowo. Bardzo się tym też pan interesował, czytaliśmy na łamach naszego dziennika wiele artykułów, które mówią o tej sytuacji. Jak pan dziś patrzy z tej perspektywy, bo no nieraz próbuje się używać, że to tego, co stało się do dziś, prawda? Kiedyś rządzący, teraz jako opozycja, myślę PO, PSL, że to taki kapitał polityczny, że cały czas ta sprawa jest w obrocie i służy tylko polityce, tylko zyskowi politycznemu. Tak, to niestety jest oczywiście. To jest przede wszystkim narodowa tragedia. To jest dramat osobisty rodzin tych ofiar, ale oczywiście no, nie dla wszystkich tak było i Polacy chyba się zdążyli przekonać, że nie dla wszystkich, no bo instrumentalne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej właśnie jako właśnie do celów politycznych no, obserwujemy od pierwszego dnia, kiedy ona się wydarzyła. Ale próbuje się tą instrumentalizację przypisać przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, Jarosławowi Kaczyńskiemu i innym politykom, ale też właśnie Prawa i Sprawiedliwości. No, próbuje się tak robić. Być może w niektórych zachowaniach jakieś takie elementy próby wykorzystania tego są, ale jednak jest to zupełnie inna perspektywa, bo Prawo i Sprawiedliwość tak nie tylko z tego względu, że jako pewna ugrupowanie i pewna rodzina polityczna no, ucierpiało najbardziej w tej katastrofie, ale też z racji tego, że z racji zupełnie jakby innej koncepcji politycznej. A prawda liczy się w tej sytuacji? Po stronie ofiar, tak. A liczy się pan, panie redaktorze, prawda dla pana, czy dla nas jako dziennikarzy? Myślę, że to przede wszystkim. Pisząc na ten temat, będąc w Rosji, jakby nigdy nie byłem wysłannikiem żadnej partii politycznej, która ani opowiadającej się za żadnym, za jakimś konkretnym wytłumaczeniem katastrofy smoleńskiej, ani tym, tak powiem, kto za co odpowiada. Nie zmienia to faktu, że no pewne stwierdzenia są oczywiste. Tutaj ojciec poruszył sprawę tych szokujących, sensacyjnych i szokujących. No bo dzisiaj ekshumacje, a kiedyś szczątki, tak? I dziś tygodnik w sieci czytamy, szczątki ofiar miały być hurtowo ładowane do worków na śmieci. Tak podkreślają osoby, z którymi rozmawiali dziennikarze tygodnika, czy temu dać prawo, powiedzieć, że to prawdziwe. Nie rozmawiali, ale wydaje się, że byli to Polacy, więc to już samo to wskazuje, że strona polska, właśnie pani Ewa Kopacz, Donald Tusk, Radosław Sikorski, że oni doskonale wiedzieli, co wrzucono do tych trumien i myślę, że właśnie dlatego Rosjanie tak robili, że robili to celowo. Tu oczywiście grę wchodzą czasami takie czynniki pararacjonalne, jakieś takie specyficzne archetypy kulturowe funkcjonujące w Rosji, jakiegoś takiego, nie wiem, symbolicznego, nie wiem, pastwienia się nad wrogiem, czy nawet nie bezpośrednim wrogiem, a czymś, co wroga symbolizuje, bo nie wiem, komuś, dla kogoś być może ciała polskich generałów symbolizują, nie wiem, polskie, nie wiem, przynależność do NATO, związek z wrogiem. Takie czynniki też gdzieś są, takie, ale jednak przede wszystkim jest to zimna kalkulacja. Zimna kalkulacja była taka, że odpowiadając na oczekiwania, no właśnie wykopać, żeby na sprawę tych chciał jak najszybciej zakończyć, żeby zapakować. No z drugiej strony zrobili to tak, żeby Ewę Kopacz i cały jej obóz polityczny uwikłać tę sprawę, żeby na zawsze, przynajmniej dopóki są przy władzy, no właśnie te trumny pozostawały
pozostawały No bo pytanie, panie redaktorze, to jest kwestia przypadkowego bałaganu celowego działania. Też z naszej strony pytanie, kto pojechał i w jakim celu, tak? Jeżeli nas reprezentował, bo wiadomo, ogrom katastrofy, ale to nie jest tak, że tego dnia zdarzyło się, nie wiem, cztery katastrofy i to po prostu było to nie do objęcia. Nie, to gdzieś po ona wymagała pełnej mobilizacji. Właśnie kwestia podejścia każdej ze stron, tak? Bo można powiedzieć, rodziny to nie do końca w tej sytuacji były stroną. Nie wszystko może mogły nadzorować. Ja czytałem, że coś niektórym rosyjskim lekarzom grozi jakieś postawienie nawet zarzutów za zaniedbania, czy właśnie za taki stan rzeczy. No nie wiem, czy to też prawdziwe, czy ktoś rzeczywiście stanie przed jakimś sądem. To jest bardzo mało prawdopodobne, że jakikolwiek Rosjanin stanie przed sądem. Zwłaszcza dzień, któremu zarzuty chciałby postawić polska prokuratura, to akurat wydaje się to mało realne. Podobnie jak w przypadku oficerów pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku, którzy uczestniczyli wprowadzali ten samolot 6 kwietnia. Ale nie ma wątpliwości, że to, co się stało w biurze ekspertyz medycyny sądowej w Moskwie, nie było skutkiem jakiegoś przypadku, jakiegoś bałaganu, pośpiechu, nie zlekceważenia sprawy. Mogło być tym skutkiem tego, czego się wyłączy na konkretne polecenie władz rosyjskich, które mogły powiedzieć, zróbcie to właśnie tak, a tak, zróbcie to byle jak chaotycznie, popełniajcie błędy, zniekształcajcie informacje. Wtedy oczywiście tak, wtedy na pewno to biuro mogłoby w ten sposób zrobić. Natomiast jest ono na pewno pod względem wyposażenia, personelu, różnych możliwości technicznych przygotowane do tego, żeby przeprowadzić takie sekcje, przygotować ciała do transportu, żeby zrobić to fachowo, profesjonalnie. Tam panuje, wręcz powiedziałbym, pedantyczny porządek, czystość, higiena. Nie można niczego zarzucić tej instytucji pod względem właśnie takim technicznym. Więc one są w stanie to zrobić. Padają takie głosy, że może powinny ofiary tej katastrofy być we wspólnym grobie. Ja już pomijam naturalny porządek we żyłach, skojarzenia czysto totalitarne. Wyobrażamy sobie, że ludzie, którzy jechali do uczcić ofiary zbrodni katyńskiej, to sami mieliby trafić do takiego dołu na wzór katyńskiego, a może i znajdującego się gdzieś w pobliżu. Dlaczego nie, prawda? Ale można byłoby coś takiego mówić 100 lat temu, kiedy nie istniała genetyka, kiedy nie było żadnych badań, wówczas no takie oderwane części ciała. Nic wówczas ludzie nie mogli zrobić, poza może jakimiś szczególnymi przypadkami. Nie było techniki pozwalającej zidentyfikować, nie wiem, pojedynczy organ, czy odrwano część skóry, czy kości, czy coś takiego. Natomiast obecnie ta możliwość istniała i dotąd istnieje zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Tam to rosyjskie biuro prowadzi cały czas śledztwo polegające na identyfikacji na podstawie jakichś niewielkich, nawet takich mikrośladów. Wszystko samo robią podobne laboratoria w Polsce, gdyby z jakichś powodów nie chcieli, żeby te identyfikacje do końca w każdym szczególe prowadzone były w Rosji. Nie było żadnej wcale takiej potrzeby. Równie dobrze te części mogłyby zostać w całości przewiezione do Polski. Tutaj dokończono by wszystkie identyfikacje. Każda rodzina. Właśnie, panie redaktorze, bo pan pojechał i od samego początku śledził też sprawę katastrofy, tego co działo się, też kolejny raz mógłbym
ponowić pytanie, kto pojechał i w jakim celu, bo dziś ekshumacje, one jeszcze trwać będą dosyć długo. Prokuratura poinformowała, że podczas ostatniej ekshumacji wykryto m.in. zamianę ciał ofiar katastrofy. W niektórych trumnach były fragmenty ciał nawet kilku osób. No i wdowa po wicepremierze Przemysławie Gosiewskim przyznaje, że gdyby nie zmiana władzy, prawda nie wyszłaby na jaw, więc to też nie do końca, że paliwo polityczne. Nie wyszłaby na jaw, chyba że tą prawdę w odpowiednim, dogodnym dla niej momencie ujawniliby Rosjanie, prawda? Taka możliwość też istnieje, o cały czas o tej możliwości szantażowania tych polskich władz też musimy pamiętać. Także poza tym, że poznaliśmy prawdę bolesną, poza tym, że teraz możemy... Chociaż tam taki mały szantaż chyba był około 2011 roku przed wyborami, ale to tylko taki... W maju przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Pastrykin powiedział, przypomniał właściwie raczej oficer Medowicz, wtedy prokuratorowi generalnemu, że niektóre ciała mogły tutaj być zamienione i te informacje podano publicznie. Te polskie różne instytucje bardzo szybko tę sprawę jakby starały się wygasić i to się udało, ale wystarczyło, żeby Rosjanie zaczęli dalej drążyć, podawać szczegóły, a przecież oni wiedzą, jakie te szczegóły są, no to wówczas ten nacisk mediów opinii publicznej, nawet taki, jaki wtedy był i przy takich możliwościach, jakie były w 2011 roku, już byłby tak silny, że prawdopodobnie niektóre ekshumacje miałyby miejsce. No i wyobraźmy sobie, że doszłoby właśnie do ekshumacji grobu generała Kwiatkowskiego i odkryto to, że tam są ciała wielu osób. Być może nie udałoby się tego odkryć, Rosjanie by odpowiednio rozdali. Było to kilka miesięcy przed wyborami. Jak te wybory by się skończyły, na pewno Platforma nie zrobiła wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, do ujawnienia tych szczegółów kompromitujących dla jej polityków. Tylko panie redaktorze, to też nie jest kwestia wyborów raz na 4 lata, czy na raz na 5. No to może być jakikolwiek. Tylko ja bym zapytał, kwestia sprawności państwa i tego, co się dzieje w państwie, prawda, bo politycy nieraz tak, a inaczej zachowują się, ktoś ich tam nagra i wychodzą różnego rodzaju kwiatki, a oni dalej są politykami, dobrze, a nawet lepiej się im wiedzie, tak od ludzkiej strony, by powiedzieć, tylko to kwestia tej odpowiedzialności, tego porządku publicznego, tej pewnej sprawiedliwości, pewnego charakteru, prawda, no państwa, no tego byśmy się spodziewali, bo tutaj pani Beata Gosiewska mówi, że no nie wyszłyby, prawda by nie wyszła na jaw, więc ludziom też chodzi o to. I teraz w naszej trumnie, albo ciało naszego zmarłego, który zginął w katastrofie, no jego ciało leży w 8 trumnach na przykład, tak? Tak. Więc to są też pytania, przed którymi my musimy, czy musimy sobie je postawić, próbować odpowiedzieć. I teraz znowu wracam z pytaniem, no kto pojechał i w jakim celu, jak to się, bo to na papier różne rzeczy przyjmie, kamera też nagra, prawda, radio puści dalej, ale teraz no jakie są fakty? To nie jest takie, że teraz zebrały się hieny i rozszarpują biednych polityków, jeden drugi się uparł. Tylko no właśnie, no na ile jesteśmy, ale ci politycy sprawiedliwi względem siebie, tak? Bo to jest zaufanie, którym cię obdarzamy, a ty sobie grasz na nosie każdemu jak tylko możesz. Dzisiaj mówisz to, jutro coś innego. Zarzucamy ci, że zawaliłeś, a ty wyciągasz jeszcze tamten, robi z tego, prawda, sobie jakiś pijar czy sprawę polityczną. Odrzucasz argumenty, że zawaliłeś, że nie dopełniłeś obowiązków, nic ci nie grozi, bo masz mandat, bo nie wiadomo co jeszcze, prawda, a zwykły obywatel, no nie wiem, jakie by konsekwencje poniósł, gdyby w jakiejś tam kwestii wykazano jego niedbałość, nieprofesjonalność, zawalenie obowiązków, czy inne rzeczy, tak, jakąś winę. No tak się składa, że wtedy, w 2010 roku, decydowali o tych sprawach politycy, którzy mieli bardzo słabą więź z własnym państwem, z własnym narodem, nad własnymi wyborcami. Dla takich ludzi kłamstwo, manipulacja, dezinformacja są po prostu, tak powiem, w ich prawdopodobnie osobistym odczuciu są po prostu takimi normalnymi narzędziami prowadzenia polityki. A to nie jest M-Bank. Nie wiem, może nie mają wyrzuty sumienia, może wtedy już nie mieli, nigdy nie będą mieli wyrzuty sumienia, po prostu kłamali, bo
I oni tak jest, te inne banki, to dają kredyty, a oni nie dadzą, bo musi dłużej pracować człowiek. Nie rok, nie dwa, to jakoś tam dłużej. Ja mówię, to rzeczywiście dla starych dziadów. Także teraz, jak to widzą, sposób, w jaki próbują się bronić, jest tak absurdalny i nawet ciężko powiedzieć, że nawet te banki inne są chytrzejsze, bo jak spiszę, tak powiem, już nie biorą pod uwagę żadnych prawd, te inne rzeczy po spisie, ciężko uznać, to, że jest w jakikolwiek sposób za niekorzystny, więc nie potrafię go tłumaczyć. A jeżeli te sprawy teraz... Wszystkie jej wystąpienia, bardzo liczne, właśnie z 2010 roku, z kwietnia, przeszło całkowicie temu, co mówi teraz, więc trudno nawet zapytać, dlaczego tak mówi. Ma immunitet, no tym niemniej, no ten immunitet też nie chroni przed wszystkim i zawsze. Teraz w ekshumacjach wychodzą właśnie takie sprawy zamiany ciał i tego do wielkiego chaosu. To bardziej skomplikowane i mniej o nich wiemy, ale myślę, że taki ogólny obraz tej całej sytuacji pozwala przyznać, że mamy się sytuację analogiczną, to znaczy, że tak jak ogłoszono, że we wszystkich czynnościach związanych właśnie z ciałami ofiar uczestniczyli polscy lekarze, polscy prokuratorzy, polscy konsulowie, tak samo ogłoszono, że we wszystkich badaniach zarobków, badaniach aparatury, badaniach lotniska, że też uczestniczyli polscy specjaliści. Tak samo wiadomo, że jest to przynajmniej w dużej części nie prawda. Czyli też może mieli taki dostęp dwa razy gdzieś tam zobaczył coś przez szybę. Często taki, że w tym sensie mieli informację, że Rosjanie im przekazali wyniki swoich badań, albo że to często tak było, że później przekazywano to jako informację z udziałem polskich specjalistów, pisano w dokumentach, a ten udział polegał na tym, że dano im do wglądu wyniki badań rosyjskich. Czy wynik jakichś pomiarów, ale nikt przy robieniu tych pomiarów nie był. Także jest wiele takich przypadków. Tutaj chyba nie jest aż tak drastyczne, jak jeśli chodzi o ciała ofiar, bo jakieś tam czynności ci Polacy mogli wykonywać i przynajmniej jakieś tam dane właśnie z tak zwanych czarnych skrzynek coś, prawda, skopiować, zapisać. To wszystko też z mnóstwem, to bym mógł opisywać teraz całą audycję tym zająć po drodze mnóstwem błędów, przeinaczeń, przekłamań, no ale przynajmniej jakimiś materiałami dotyczącymi przebiegu katastrofy, zwłaszcza tymi zapisami czarnych skrzynek, przynajmniej strona polska dysponuje i nie jest tak, jak w przypadku ciał ofiar, gdzie po prostu przy tym nie był. No i tak naprawdę teraz tych ekshumacji się dowiadujemy, co do tych tyłań wrzucono. Jak niektórzy politycy podchodzą tak dosyć lekceważąco do tego, co dzieje wokół ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. No, trzeba pamiętać, że są to politycy, którzy się bronią, to znaczy, którzy zdają sobie sprawę, jak bardzo dla nich politycznie szkodliwe jest to, co się dzieje, to znaczy, jak wielu Polaków jednak otwiera oczy i stwierdzi, no nie, to znaczy, że było coś nie tak, byliśmy okłamywani, przypominają sobie, jak inaczej zachowywali się w 2010 w kolejnych latach, a teraz okazuje się, że nic, że wszyscy to jest wszystko nieprawda. Nawet tych polityków wyborczych, często zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś było nie tak. No i teraz no, trzeba pamiętać, że to są wszystko, to co oni mówią, to są słowa obliczone na to, żeby tych wyborców jakoś trzymać. Nic więcej. Co powinno się stać jeszcze, jeżeli chodzi o tę sprawę katastrofy smoleńskiej według pana? No, ja liczę na to, że będzie kontynuowane to, co się dzieje, że dalej będą prowadzone badania, zarówno te badania bezpośrednio nastawione na
lata ukierunkowane na przyczyny katastrofy, czyli te badania czysto techniczne, lotnicze, jak i te, które dotyczą wszystkich okoliczności zorganizowania tej wizyty, w ogóle tego, że ono doszło do niej. Okoliczności takich, polska delegacja była chroniona, w jaki sposób później po katastrofie prowadzono likwidację jej skutków, w jaki sposób prowadzono śledztwo, prowadzono badania. Po prostu wszystko trzeba spokojnie, metodycznie, ale też bezstronnie i bez uprzedzeń i bez takiej chęci zemsty i znalezienia więcej na siłę, ale rzetelnie prowadzić. Jeśli to będzie robione, to w końcu się z tą katastrofą też uporamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika. Panie doktorze, pan profesor Ryba, politolog, ocenia, że zamachy w Europie są efektem błędnej polityki. Może pan chciałby z innej strony na to spojrzeć, ale no też pytamy o to, bo i politycy, czy premier teraz w Wielkiej Brytanii, czy właściwy minister, tak, no, w różny sposób próbują podchodzić do sprawy i cały czas się pokazuje to, że i Francja, i Włochy, i Wielka Brytania są przygotowane do tego, by zmierzyć się z terroryzmem. Ale no, co pokazuje codzienność, może tych zamachów mogło być jeszcze więcej, o których my nawet nie wiemy, do opinii publicznej to nie dochodzi. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jako Europa, czy te kraje, które są teraz targane terroryzmem, są w stanie się z tym uporać i dać sobie radę z tym, bo to kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa obywateli. Przede wszystkim trudno polemizować z profesorem Rybą, tak znamienitym politologiem, w kwestiach polityki, ale ja także wielokrotnie na antenie naszego radia powtarzałem o fundamentach tak naprawdę grzechu poczęcia tego kryzysu bezpieczeństwa europejskiego, który dzisiaj
obserwujemy i zarówno jako prawnik, jak i naukowiec tych obszarów trudno się nie zgodzić z tym, że zarania tego problemu leży polityka, leżą działania polityków zachodnioeuropejskich, leżą działania polityków Unii Europejskiej, leży naruszenie fundamentu traktatu z Schengen, którego dokonała Angela Merkel, leży brak zainteresowania polityków zachodnioeuropejskich, brak jakiejkolwiek reakcji na to, co już się wydarzyło. Tutaj trudno obwiniać służby, zarówno policyjne, jak i specjalne, za brak działań. Służby w państwie demokratycznym są wykonawcami poleceń polityków. Jeżeli politycy nie są zainteresowani, jeśli politycy w swoich wypowiedziach wprost nakazują łagodniejsze traktowanie bandytów, którzy przybyli do danych państw, niż ich własnych obywateli, no to trudno, żeby funkcjonariusze służb byli w stanie pokonać tą polityczną blokadę swoich mocodawców. Tutaj nawet najlepiej działające służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze nie przebiją się ze swoimi informacjami przez polityków, którzy na podstawie tych informacji powinni podjąć takie, a nie inne działania. Wiemy zresztą, że zarówno służby niemieckie, francuskie, brytyjskie, ale także służby państw, które dużo lepiej rozumieją istotę bezpieczeństwa. Zaresztowali tych, co przeszkadzali. Kraju, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii wielokrotnie informowały o rosnącym zagrożeniu. Robiły to nawet wbrew decyzjom swoich politycznych mocodawców. Niestety te rzeczywiste działania kontr- i antyterrorystyczne nie mogły mieć miejsca, bo brak było na nie przyzwolenia. Stąd to decyzje polityczne leżą u podstaw całego tego kryzysu. To politycy zachodnioeuropejscy są odpowiedzialni za tą krew przelaną na ulicach wielu zachodnich miast. Tylko oni nigdy nie wskażą, panie doktorze, na siebie, cały czas się będą poklepywali, uśmiechali, robili zdjęcia, narady. No a pytanie, czy ktoś jest w stanie ich ostrzec i jakoś bardzo wyraźnie nakłonić do właściwej polityki, bo myślę, że tutaj wielu już polityków Europy Zachodniej poszło za daleko i teraz jak się z tego wziąć i wycofywać, jak uczynić sobie, nie wiem, rachunek sumienia i postanowić poprawę, czy to jest możliwe, bo dziś też no, może państwo, tak zwane państwo islamskie przyznawać się do kolejnego zamachu, tak jak teraz jest w stolicy Wielkiej Brytanii, no ale to dalej jest państwo bez granic, to są ludzie, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oni w dalszym ciągu mogą działać także nie przez telefony komórkowe, tylko gdzieś się spotykamy i nie ma nikt dostępu do tych informacji i mogą wywracać do góry nogami kolejne spotkanie czy kolejne miasto, tak? Psychoza panuje we Włoszech, bo ktoś sobie tylko zażartował, tak? Ale już ile ofiar, ile strachu w oczach. Widzimy, jak ludzie reagują, gdy tylko ktoś powie, a jak się rzeczywiście coś stanie, co w takiej sytuacji? Czy to jest już sytuacja, nie wiem, nie do wejścia, nie do rozwiązania? Bo Donald Trump, no też no, polityk swoisty, ale mówi po zamachu w Londynie, to diabelska rzeź, która musi się skończyć, no, której nie można tolerować. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Al-Kaida, państwo islamskie, to są pewnego rodzaju logotypy. Te organizacje, one przyznają się do każdego zamachu, który będzie udany. Każdy udany zamach w Europie wywoła za sobą przyznanie się do jego organizacji przez państwo islamskie, Al-Kaidę, bądź jakąkolwiek inną organizację terrorystyczną. Dlaczego? Dlatego, że terroryzm to teatr strachu. Terrorystom nie zależy na zabiciu 5, 10, 50 obywateli Europy Zachodniej. Im zależy na tym, żeby przez zabicie kilku czy nawet kilkunastu osób wywołać lęk milionów. Zabij jednego, przestrasz miliona. Tak mówili twórcy pierwszych organizacji terrorystycznych islamskich. Bo na tym polega terroryzm. Zobaczmy, co się dzieje w Europie od kilku lat.
W tych zamachach ginie od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu osób. W sytuacji, kiedy tego samego dnia w krajach Półwyspu Arabskiego giną dziesiątki, setki osób, w Afganistanie w każdym zamachu ginie co najmniej kilkadziesiąt osób. I my nie mówimy o tamtych zamachach terrorystycznych. Dlaczego? Dlatego, że uznajemy to, może to dość brutalnie zabrzmi, ale jak taki lokalny folklor, że tam musi się coś dziać. A zobaczmy, co dzieje się w Europie. Ginie zaledwie kilka osób, a my się wszyscy boimy. No i pani premier May mówi, to nie był tylko atak na Londyn, Wielką Brytanię, ale także na wolny świat. Znaczy, jak nasz rząd się w jakiś sposób broni przed relokacją uchodźców, no to próbuje Komisja Europejska naciskać, że teraz karę będziemy płacili, więc obywatele też postawcie do porządku czy do pionu swoich rządzących, no bo zrozumcie. No, a z drugiej strony mamy właśnie takie obrazki, gdzie społeczeństwa są naturalną rzeczą, widzimy, są zalęknione, tak? Co się może stać, bo pójdziemy gdzieś, ludzie pójdą z dziećmi na spacer, gdziekolwiek, tak? Do restauracji, na stadion, na koncert, no i możemy nie wrócić do domu. Na tym polega taktyka terrorystów, przestraszyć miliony, wprowadzić naszą wolność najdalej do drzwi wejściowych do naszego domu. I na tym zależy najbardziej terrorystów, i to im się udaje, przez bierność polityków. Proszę zobaczyć, że w takim kraju jak Polska, czy nawet u naszych sąsiadów na południu, nie doszło jeszcze do zamachów terrorystycznych, a mimo wszystko my się boimy się wysłać nasze dzieci do kina, teatru, boimy się chodzić do centrum handlowego, boimy się pójść na koncert. Dlaczego? Dlatego, że boimy się tego zamachu. Ten, który już się odbył, jego już nie ma, ale on razem z medialnymi całymi opowieściami wielogodzinnymi, a czasami nawet wielodniowymi wydaniami specjalnymi, gdzie pokazuje się tę grupę, gdzie pokazuje się sposób działania, gdzie pokazuje się te wybuchy, skutki tych wybuchów, one pozostają w naszej świadomości. Dlatego my jako społeczeństwo powinniśmy wymusić na rządzących. W Polsce się to udało. Zmieniliśmy mentalność, zmieniając podejście do obywateli przez rządzących, którzy chcą nas chronić. Ale Europa Zachodnia musi na swoich rządzących wymusić, żeby zrozumieli, dla kogo pracują. Rząd jest sługą społeczeństwa. Rząd ma to zadanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Nie zajmować się imigrantami ekonomicznymi, nie zajmować się jakimiś urojonymi sytuacjami związanymi z pomocą, tylko tak naprawdę nie wiadomo komu, tylko zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. To my wybieramy polityków, więc to politycy muszą wiedzieć, komu zobowiązani są świadczyć bezpieczeństwo. Polski rząd doskonale to zrozumiał od pierwszych dni swojego funkcjonowania. Jak widać, rządy zachodniej Europy nie do końca są w stanie uświadomić sobie, ci politycy, oni zupełnie oderwali się od zwykłych ludzi. Oni nie rozumieją, kto ich wybrał i po co zostali wybrani. Pani premier Wielkiej Brytanii może dość późno, ale jednak dużo szybciej niż pozostali politycy zachodnioeuropejscy zrozumiała cel, jakim jest bezpieczeństwo narodowe, zapewnienie jednego najważniejszego elementu. Dać obywatelom poczucie normalności, żeby mogli normalnie funkcjonować, żeby każdego dnia nie bali się wychodzić z domu, iść na koncert, do kawiarni, do kościoła, pójść do pracy, przejść się po parku, żeby nie musieli każdego dnia odwracać się za siebie i unikać tak naprawdę nieuniknionego zagrożenia, które dzisiaj na Zachodzie funkcjonuje. Panie doktorze, profesor Zybertowicz mówi, że w ramach budowania społeczeństw wielokulturowych nie udało się zintegrować środowisk cywilizacji chrześcijańskiej, islamskiej.
Mówi, że ten zamach jest dowodem na porażkę integracji kulturowej migrantów. Myślimy o wolności. No i właśnie, czy wolności, jak ją strzec brytyjski Ministerstwa Społeczności i Samorządów. Zaapelował do brytyjskich muzułmanów, aby poszli o krok dalej w zwalczaniu ekstremizmu. On jest synem pakistańskich imigrantów, brytyjskim muzułmaninem. Podkreślił, że na jego społeczności spoczywa szczególna odpowiedzialność za walkę z terroryzmem, ale przecież to wielu wie o tym, że w meczetach też mówiono często, zanim dochodziło teraz do zamachów, zanim fala imigrantów czy uchodźców no, przybrała na mierze, no, że żeby zabijać niewiernych. Nie jeden raz padały takie właśnie słowa i teraz jak połączyć tą kulturację czy inkulturację, to współżycie w jednej społeczności wielu kultur, wielu religii, no i czy rzeczywiście społeczność muzułmańska też wie, co z taką sytuacją wziąć i zrobić, bo też widzimy dwie strony medalu, jeżeli chodzi o nich samych. Generalnie trudno mówić o jakiejkolwiek integracji między dwoma tak skrajnie odmiennymi światami, tak skrajnie odmiennymi kulturowo, religijnie, społecznie, światami, które są zupełnie oddzielone od siebie. My i kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie te islamskie, mamy kompletnie odmienne podstawy kulturowe, kompletnie odmienne podstawy społeczne. Dobro, zło, miłość, religia, praca, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tutaj nie mówimy o efekcie końcowym religii, czy dobra i zła, tylko o podstawach, które kierują właśnie ten element naszego wychowania. I my tutaj nie możemy mówić o jakichkolwiek szansach na integrację, na połączenie, bo ich po prostu nie da się zbudować, bo nie mamy wspólnego mianownika, nie mamy wspólnego podłoża, na którym moglibyśmy budować jakąkolwiek wspólnotę, która przetrwa dłużej niż tylko kilka spotkań, haseł, kilka bardziej wzniosłych czy mniej wzniosłych politycznych wypowiedzi. Społeczeństwa zupełnie nie mogą znaleźć wspólnego zdania. To co w takiej sytuacji zrobić trzeba? Nie wiem, co służby? Trzeba być świadomym tego. Służby i politycy muszą być tego świadome. To, że służby nie są od tego, by rozwiązywać te problemy, bo służby są, by nas chronić, one nie mogą rozwiązywać problemów religijnych, społecznych, kulturowych czy politycznych, ale służbom politycy powinni dać swobodę działania, powiedzieć im o tym, że mogą dbać o bezpieczeństwo obywateli, że służby nie mają zajmować się poprawnością polityczną, tylko mają zajmować się tym, czego ich funkcjonariusze ślubowali, czyli dbać o bezpieczeństwo obywateli swojego państwa. I to jest chyba klucz do rozwiązania tego problemu. Widzieć dalej, a nie tylko, że ja chcę stołek polityka. Tak, i widzieć to, czemu mamy służyć. Mamy służyć wiernie narodowi. I funkcjonariusze, którzy składają takie ślubowanie, są dokładnie świadomi, na czym to polega. Świadomi są, komu i w jakim celu mają służyć. Tylko pozwólmy im to robić. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, panie doktorze. Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować za chwilę jeszcze jeden temat i wypowiedź pani minister Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziś podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Rząd obniżył
poprzedni rząd obniżył wiek emerytalny. Obecnie rząd obniżył wiek emerytalny po tym, jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia i zrównała, jeżeli chodzi o wiek kobiety i mężczyzn. Witam Państwa serdecznie na podsumowaniu kampanii informacyjnej Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego, kampanii informacyjnej, która była prowadzona w całej Polsce. To nasze dzisiaj ostatnie spotkanie w składzie, w którym realizowaliśmy tą kampanię, więc ministrowie, przedstawiciele, doradcy kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawiciele, eksperci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z obecnym tu wiceministrem Zielenieckim, który odpowiada za ubezpieczenia społeczne. Organizatorami tych spotkań bywali wojewodowie, czasami też zarządy regionu i te spotkania, tak jak powiedziałam, odbyły się od Rzeszowa po Szczecin, Gdańsk, Opole, te wszystkie miejsca odwiedziliśmy. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem medialnym. Mieliśmy też sporo uczestników. Głównym powodem prowadzenia tej kampanii było wyposażenie w wiedzę tych wszystkich osób, które wkrótce zdecydują się albo podejmą decyzję o tym, czy kontynuować swoją pracę zawodową, czy skorzystać z faktu, że 1 października jest przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Mówimy wyraźnie, moja emerytura, mój wybór, emerytura.